zmiarą przyszywać swoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Teraz uwaga, nie będę, będę błogosławił posiłki, nie Was. Was błogosławię na końcu, ponieważ jesteście ważniejsi niż te posiłki. Bo Wy się macie radować dzięki tym posiłkom, a nie posiłkiwaniu. I świątecznych potraw, jakie Ty stworzyłeś z apostołami podczas ostatniej wieczerzy. Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie.